To jest Citroen Kacperzewski, tabletowo.pl. Zapraszam na porównanie Samsunga Galaxy J7 2017 oraz Moto G5 S Plus. Zacznijmy od obudowy i wyglądu. Oba smartfony mają przekątną wyświetlacza 5,5 cala i rozdzielczość Full HD. Samsung jednak ma ekran wykonany w technologii Super AMOLED, a w Moto G5 S Plus znajdziemy IPS TFT. Mimo takiej samej przekątnej wyświetlacza wymiary się troszeczkę różnią i Moto jest nieco większa, a zarazem minimalnie lżejsza. Oba smartfony jednak wykonane są niemal w całości z metalu i zarówno w przypadku Moto jak i Samsunga znajdziemy kilka wstawek z tworzywa sztucznego poprawiających działanie anten. Na tyle Samsunga znajdziemy pojedynczy aparat z jedną diodą LED, w przypadku Moto mamy dwa aparaty i dwie diody. Warto jednak powiedzieć, że w Moto soczewka aparatu lekko odstaje od obudowy, a w Samsungu jest z nią zrównana. Na lewej krawędzi umieszczono klawisze głośności oraz tackę na karty SIM i microSD w przypadku Samsunga, w Moto jest tylko umieszczona tacka na karty. Warto tutaj dodać, że Samsung może obsługiwać dwie karty SIM, a dodatkowo jeszcze kartę microSD jednocześnie. W przypadku Moto jest to niestety slot hybrydowy, czyli musimy wybierać albo dwie karty SIM, albo SIM i microSD. Na prawym boku znajdziemy klawisze głośności i zasilania w Moto, a w Samsungu tylko klawisz zasilania. Nad nim umieszczono jeszcze głośnik multimedialny, który w Moto jest na dole i trzeba przyznać, że w Moto ten głośnik działa lepiej. Dźwięki są bardziej wyraźne, są też głośniejsze. Jeśli chodzi o głośnik, to Moto jednak wygrywa. Na dolnej krawędzi oba smartfony jeszcze mają gniazda micro USB. W Samsungu jest tu też złącze słuchawkowe, które w przypadku Moto jest od góry. Na froncie ułożenie poszczególnych elementów jest niemal identyczne, ponieważ kamerki i czujniki wszystkie są mniej więcej w tym samym miejscu. Dodatkowo oba smartfony są wyposażone w doświetlającą diodę umieszczoną na froncie. Pod ekranem znajdziemy klawisze, tylko w przypadku Samsunga jest to klawisz fizyczny, a dodatkowo mamy dwa dotykowe po prawej i lewej stronie. W Moto pod ekranem mamy tylko jedną rzecz, a mianowicie skaner, który również może służyć jako klawisze funkcyjne poprzez używanie gestów zaimplementowanych w system. Jak już mowa o systemach, to w obu smartfonach znajdziemy Androida Nougat, z tym, że nakładka Samsunga jest dużo bardziej urozmaicona i mamy tutaj masę ciekawych dodatków. Są to na przykład motywy tryb obsługi jedną ręką, multi-window, miniaturowe wersje aplikacji, a także kilka gestów oraz Always on Display. Więcej o tym opowiadałem w recenzji, którą znajdziecie w karcie. W przypadku Moto mamy prawie czystego Androida, który działa nieco szybciej, jednak kilka dodatków też tutaj znajdziemy, na przykład jest tryb obsługi jedną ręką, mamy wyświetlacz Moto, a także kilka gestów, jak już wspominałem, do obsługi skanera linii papilarnych. Trzeba jednak powiedzieć, że Samsung ma dwa razy mniej pamięci wbudowanej, ponieważ jest to 16 GB, z czego otrzymujemy około 11 do naszej dyspozycji, w Moto mamy 32, z czego 24 możemy po prostu używać. A jakie inne podzespoły znajdziemy w tych smartfonach? W Moto mamy na przykład Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506 oraz 3 GB pamięci RAM, a w Samsungu jest to procesor Exynos 7870, układ graficzny Mali T830 oraz 3 GB pamięci RAM. W Samsungu znajdziemy akumulator o pojemności 3600 mAh, co przekłada się na o wiele lepsze wyniki niż w przypadku Moto, w której znajdziemy 3000 mAh. W J7 możemy uzyskać wyniki na poziomie 4,5 godziny na samej transmisji danych, 5,5 godziny na wyświetlaczu w trybie mieszanym oraz 7 godzin na samym Wi-Fi. W Moto jest to odpowiednio 3, 4 oraz 5 godzin, czyli no od 1,5 do 2 godzin różnicy, no jest to jednak troszeczkę sporo. Jedyne co warto jeszcze powiedzieć, to Moto ma tryb szybkiego ładowania, którego nie znajdziemy w Samsungu, przez co różny będzie czas ładowania i w Moto jest to około 1,5 godziny, a w Samsungu około godziny dłużej. Kilka słów o aparatach. W Samsungu mamy 13 megapikseli z przysłoną 1.7, w Moto mamy dwa 13-megapikselowe aparaty z przysłoną 2.0. A jak to wygląda w praktyce? No trzeba powiedzieć, że zdjęcia wykonywane J7 są bardziej szczegółowe i nocą wychodzą wyraźniejsze, za to są nieco ciemniejsze niż w przypadku Moto G5 S Plus. Fotografie wykonywane Motką natomiast mają nieco żywsze kolory, niestety szczegółowość no jest dość przeciętna. Z ciekawszych dodatków w Moto znajdziemy tryb włączania głębi. Dzięki temu, że mamy dwa aparaty, jesteśmy w stanie wyostrzyć bardziej obiekt znajdujący się bezpośrednio przed nami, a jednocześnie rozmazując tło, które jest nieco dalej. Niestety te zdjęcia nie wychodzą za perfekcyjnie i trzeba mieć naprawdę bardzo dobre światło i dużą odległość od obiektu fotografowanego,
żeby to tło faktycznie się ładnie rozmazało, w innym przypadku ono się zlewa, a krawędzie są trochę poszarpane. Na froncie w Samsungu znajdziemy 13 megapikseli, a w Moto 8 megapikseli. Tutaj też są zauważalne trochę różnice, ponieważ ten aparat w Samsungu jest bardziej szczegółowy i pozwala uchwycić większą ilość szczegółów. Jeśli chodzi natomiast o kolorystykę, to lepiej to wygląda raz w Samsungu, raz w Moto i tutaj nie ma jakiejś reguły, który smartfon ma ładniejsze kolory. Zobaczcie teraz, jak Samsung Galaxy J7 2017 nagrywa aparatem frontowym, a tak nagrywa Moto G5S Plus. Jeszcze zobaczcie, jak nagrywa aparatem głównym Samsung oraz Moto G5S Plus. Podsumowując, porównując te dwa smartfony, bardziej przekonuje mnie Samsung, ponieważ do dyspozycji mamy więcej dodatków w systemie, mamy bardziej wydajny akumulator, dodatkowo mamy aparaty, które wykonują bardziej szczegółowe zdjęcia, ponadto mamy dwa osobne sloty na karty SIM i dodatkowo na kartę microSD, a nie tak jak w przypadku Moto, że mamy slot hybrydowy. Moto G5S Plus jest również ciekawym smartfonem, który charakteryzuje się tym, że mamy na pewno czystą wersję Androida, jedynie kilka dodatków umieszczono w nim, przez co po prostu smartfon działa nieco szybciej. Dodatkowo mamy tryb szybkiego ładowania, mamy też szybszy skaner linii papilarnych oraz dwa razy więcej pamięci wbudowanej. Tak jak mówiłem, Samsung nieco bardziej mnie przekonuje, ponieważ mamy nieco bardziej wydajny akumulator oraz aparat, który wykonuje bardziej szczegółowe fotografie. Jednak myślę, że zarówno ten, jak i ten smartfon jest ciekawą propozycją i wszystko tak naprawdę zależy od tego, czego potrzebujecie od smartfona, to po prostu od tego zależy wybór, który smartfon okaże się lepszy. Dajcie znać w komentarzach, a także w ankiecie umieszczonej w karcie, który smartfon wy byście wybrali. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją tego porównania na tabletowo.pl. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!